To była pierwsza edycja Hotelu Paradise, w której ja jako widz i dziennikarz nie wiedziałem, kto wygra. I muszę przyznać, nawet miałem już opisy na media społecznościowe przygotowane pod drugą parę. Czy ty jesteś w stanie zrozumieć widzów, którzy byli zaskoczeni tym werdyktem? Kurczę, szczerze mówiąc, sama byłam w szoku, bo czekając właśnie na finał, pamiętam, jak jeszcze gratulowałam na niej Łukaszowi i mówię, kurde, brawo, zrobiliście to, tutaj stoimy na tym, a ludzie podchodzą do nas. No, zresztą było widać moje miny, ja się totalnie tego nie spodziewałam, także no mega zaskoczenie, nie dziwię się widzom, że byli w szoku. Kula rzucona, 90 tysięcy złotych trafi na twoje konto minus podatek. Pamiętajmy o tym. Na co przeznaczysz wygraną? No generalnie myślę, że na rozwój. Zaczęłam gdzieś tam działać w social mediach grubiej. Założyłam swój kanał na YouTubie. No chciałabym jak najbardziej wykorzystać te 5 minut. No szkoda by było nie wykorzystać. Chciałabym przekazywać właśnie ludziom swoją energię, pokazywać co robię, napędzać ich, dawać motywację. Także myślę, że w rozwój i na imprezę, którą obiecałam na finale. Impreza została już zapowiedziana dla innych uczestników jako taki słodki poczęstunek z tej twojej całej puli. Jaki jest w ogóle na nią pomysł? No, jaki budżet planujesz przeznaczyć na tę zabawę? No myślę, że nie będę tutaj oszczędzać. No to był szok, że w ogóle wygrałam i że to zrobiłam. Także myślę, że każdy z nas po części zasłużył, żeby coś z tego mieć, no bo jednak no, mnóstwo emocji, no szargały nami różne emocje przez cały ten okres, kiedy tam byliśmy. Każdy z nas został po tyłku, tak można powiedzieć. Chciałabym dla nich zrobić coś miłego, coś, co zapamiętają na resztę życia. Data jest? Koło 25 lutego, myślę. Dobrze, no czyli jakby 100% prawdy, będzie impreza.